Knight, przestań Rich. Ty za to wszystko odpowiadasz. Oczywiście, że nie, bo twój plan się nie udał. Ty i Owen zrobiliście to razem. To szaleństwo. Też im to powtarzam. Myślicie, że ja dałam Erykowi truciznę? Jeszcze więcej Loganów? Super. Eryk to mąż Donny, a mój ojciec. Gdyby nie ty i twój przyjaciel, nie walczyłby teraz o życie. Wszyscy jesteśmy w szoku. Markus coś podejrzewał. Czemu nie powiedziałeś, że chodzi ci o Owena? Chciałaś dowodów. Owen już się nie wywinie. To nie pomoże naszemu ojcu. Nie spowoduje, że się nagle obudzi. To twoja wina. Przez ciebie Eryk jest w szpitalu. Owen się przyznał. Nie miał nic wspólnego z naszą rodziną, dopóki go nie ściągnęłaś do firmy i do tego domu. Sądzę, że to dla ciebie chciał zabić Eryka. Jak śmiesz oskarżać Donę? Powinnaś być wściekła na Owena. Twoja matka go tu ściągnęła. Nie wiedziałam, do czego jest zdolny. Wciąż w to nie wierzę. Mama jest ofiarą. Wątpię. Winny jest Owen. Policja znalazwa u niej chlorek potasu. Podrzucił go. Po co? Nie wiem. Powiem ci, co myślę. Twoja matka i Owen działali razem. Tkwisz w tym po uszy. Skończ z tymi domysłami. Mam się nie zastanawiać, kto na tym korzysta? Eryk jest w śpiączce. Moje dzieci zostały wyrzucone z własnej firmy, a Owen pójdzie do więzienia. Mam o tym nie myśleć? Przestań. Donna kocha mojego tatę. Nigdy by go nie skrzywdziła. Zrobiła to, kiedy się z nim związała i zaczęła podejmować złe decyzje. Zniszczyła jego reputację. Kto by przypuszczał, że zostanie ubezwłasnowolniony? Nie z mojej winy. Owen to twój kochanek? Istnieje dla mnie tylko Eryk. Zrobiłam wszystko, żeby go chronić. Masz pełnomocnictwo taty. Zarządzasz całym jego majątkiem. Ale jeśli on umrze, wszystko zostanie podzielone między nas. Jeśli umrze, mama będzie zdruzgotana. Już jest w rozpaczy. I my również. Nie spodziewaliśmy się, że ktoś otruje Eryka. Donna, co się stało? Eryk nie zachorował. Ktoś go otruł. Miał za wysoki poziom potasu we krwi. Czyja to sprawka? Co na to policja? Mają podejrzanego. Asystent Donny się przyznał. Za tym kryje się coś więcej. Stephanie podejrzewa mnie. Zostawcie moją córkę w spokoju. Już dość przez was wycierpiała. Nie będziecie jej winić za to, co się stało. Donna, zaczekaj. Nie wierzę, że Owen działał sam. Donna twierdzi, że tak. Pójdę za nią. Ja pójdę. Jeśli będę tego słuchał, w końcu komuś przywalę. Nie opuszczaj posiadłości. Czemu Markus by prosił o badanie krwi taty? Może Owen chciał wydać jego i Donę. Po co miałby to robić? Skąd wiecie, że ukrył kapsułki? Przyznał się. Jakie kapsułki? Z chlorkiem potasu były w sypialni Donny. Działali razem, żeby w razie czego zmylić ławę przysięgłych. Owen zna się na prawie. Szukacie spisku, który nie istnieje. Donna nie ma z tym nic wspólnego.